Cześć! Cześć! Kochani, coraz bliżej święta. Ostatnio wam pokazywaliśmy filmik, o czym był? O prezentach. O prezentach świątecznych. I dzisiaj też będziemy nawiązywać do świąt. Mimo, że nasza dekoracja z tyłu nie nawiązuje zupełnie. To jest dekoracja urodzinowa jeszcze z Lili urodzin. Bo my jeszcze nie mamy czego? Choinki. No nie mamy choinki, więc jeszcze te dekoracje to jeszcze kilka dni niestety. Ale już chcemy dla was nagrać filmik, bo może ktoś już będzie chciał wcześniej zrobić. Co będziemy dzisiaj robić, Liluś? Będziemy robić choineczki. Choineczki będziemy robić, które możecie podarować komuś tak po prostu podczas świąt. No to co, lecimy do kuchni? Standardowo zacznę od składników, ale tym razem powiem wam tylko odnośnie bazy składników, bo tak naprawdę wszystko zależy od waszej kreatywności, tego jak chcecie tak naprawdę sami, żeby te choineczki wyglądały. Pierwsza rzecz, którą potrzebujemy, to wafelki. Tutaj musicie zwrócić uwagę, żeby te wafelki zakończyły się tak prosto, bo są różnego typu wafle. No a tu chodzi o to, żeby one, te choineczki nam o to stały. Wstępnie musimy coś wrzucić do środka. Co tu możemy, Lilu, wrzucić do środka? Żelki. Żelki albo na przykład... Takie rodzynki z czekoladą. Rodzynki w czekoladzie. Tu jest dowolność, dlatego mówiłam, że wam powiem tylko o takiej bazie produktów. Tutaj możecie wrzucać co chcecie, no ale trzeba też jakoś te choineczki udekorować. No i teraz, żeby je udekorować, będziemy zaraz robić taką polewę czekoladową. No i do tej polewy czekoladowej potrzebujemy kakao, masło, nie margaryna, śmietana lub jogurt. I cukier. Mamy tu jeszcze takie herbatniczki, które posłużą nam jako podstawa. I dodatki. Możemy zrobić sam lukier, albo tutaj będziemy dekorować akurat orzechami. Można też na przykład kupić takie, ja tutaj akurat przy okazji tak naprawdę różnych dekoracji takich urodzinowych kupiłam takie gwiazdeczki z tego, co przeczytałam, to niby barwników naturalnych. Najpierw zrobimy polewę czekoladową i do polewy czekoladowej potrzebujemy 2 łyżki masła. Do tego będziemy wkładać 4 łyżki cukru i do tego jeszcze 2 łyżki kakao. Na spodzie garnka mam odrobinkę wody i teraz będziemy dodawać 2 łyżki masła. Poproszę. I co do tego masła miałyśmy dodać? Cukier. 4 łyżki cukru. To jest w ogóle taka najprostsza polewa, którą możecie użyć do dowolnego ciasta. Teraz dodajemy kakao. Proszę bardzo, masz tutaj w torebeczce kakao. I proszę mi tutaj wysypać. Oj! No to nam się sypło. Sypło? Za dużo. Sypło nam się trochę za dużo. No ale dobra, teraz trzeba szybko mieszać. Szybko mieszać i wyłączyć ogień. Dodajemy śmietany. No i mieszamy. Mieszamy do momentu, żeby nie było grudek, tak? Krótko mówiąc, żeby nie było grudek, żeby to była taka płynna masa. Tak, mamy ten nasz wafelek, który ma się stać choineczką. No ale ten wafelek musimy czymś zabezpieczyć, jeśli chcemy do środka coś wsadzić. No i ja do tego mam takie ciastka. Ale powiem wam, że najlepsze to by było, gdyby ktoś zrobił, tylko że my nie mamy w tym roku czasu. Ale najlepiej by było, żeby zrobić takie ciasteczka, na przykład pierniczki. I w ogóle myślałam o tym, i to taki pomysł dla was, żeby do środka właśnie zrobić takie pierniczki i do środka powkładać te pierniczki, takie malutkie. Na przykład w kształcie gwiazdeczek albo serduszek. I właśnie tutaj też zrobić takie krycia z tych pierniczków. No ale ponieważ nie mamy czasu, robimy na szybko.
jak zresztą dosyć często ostatnio, to wzięłyśmy sobie o takie zakrycia, mogą być? Tak. Tak, no dobra. No ale teraz tak, musimy to jakoś połączyć. Połączymy, wiesz czym? Co, klejem? Idziemy po klej? Nie. Nie? Dlaczego nie? Nie bierzemy kleju? Wezmę tam od Róża, ma dużo kleju. Gdy bawi się klejem, to ja wezmę od niej klej i przykleimy. Nie, ty ze swojej klej nie jest niedobry. Ale możemy użyć naszej czekolady. To co, wrzucamy coś do środka. Tutaj wrzucamy żelki? Tak. Dobra, no to wrzucaj te żelki. Do drugiego wrzucimy rodzynki w czekoladzie. I teraz musimy posmarować czekoladą i przykleić. Tylko teraz mama się zastanawia, bo nie ma pędzelka, chyba żadnego. Lili przejęła kamerę, a ja będę się starać tak niefachowo, bo powinno być tym, normalnie właśnie jakimś pędzelkiem. No ale nie mam pędzelka, no to co? Biorę trochę czekolady i będę smarować. Mam drugi pomysł, trochę szybszy. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Zobaczcie, zrobimy tak. Ta-da! Chyba szybszy patent niż malowanie. Malowanie to bez sensu. Wystarczyło zanurzyć, a zobaczcie, jaki wzór wyszedł tam. Wystarczyło zanurzyć i już. I teraz tylko trzeba uważać i delikatnie powrzucać do środka. Znowu nam się trzęsie. O! Znowu się nam trzęsie kamera. Dobra, powrzucamy. I... buch! Stoi. Dałoby się, żeby ta choinka jeszcze wyglądała jakoś fajnie, co? Tak. No, no to ja proponuję, żebyśmy ją oblali czekoladą. Co tak. Ty na to? Tak? No dobra. To ja chcę. Ty chcesz? Czekaj, wiesz co? Mama zrobi test i najpierw mama spróbuje. Dobra? Pojawił się nam techniczny problem, ponieważ tak naprawdę najlepiej by było i najładniej by to wyglądało, gdyby te oto ciasteczka były w takiej samej wielkości jak tutaj te wafelki. Gdyby tego nie było, wyglądałoby to na pewno dużo lepiej, takie choineczki. Niestety talentów plastycznych nie posiadam, stąd też podejrzewam, że wasze choinki będą dużo ładniejsze od mojej choinki. I jeśli macie ochotę, to wrzucajcie swoje choinki pod filmem na Facebooku, bo na pewno tam będę udostępniać. Tada! Oto nasze choineczki. Wydaje mi się, że to jest taka jedna z koncepcji, którą możecie robić razem z dziećmi, przygotować coś wspólnie. A Lili to już się nie może doczekać, aż skończy film. Bo co ty chcesz zrobić? Chcę lizać czekoladę. Chcę wylizać czekoladę. No tak, dzieci tylko na to czekają. Liluś! Wiesz, co my narobiłyśmy? Ten filmik będzie kiedy?
No w sobotę albo w niedzielę, jeśli mamie się nie uda zmontować. No i co? Ale to będzie przed świętami. No właśnie. To wszyscy, którzy zobaczą, cała rodzina będzie wiedziała, co będziemy robić na święta. To straszne. To musimy zadzwonić do całej rodziny i powiedzieć, że nie mogą oglądać tego filmu. Tak. O kurczę, ale mamy zadanie. To nasza rodzina nie będzie oglądała, ale my zapraszamy do oglądania. Tak? Zapraszamy do oglądania, zapraszamy do robienia takich fajnych rzeczy. A jak nie chcecie robić choinek, to możecie zrobić na przykład kulki takie truflowe z białej czekolady z kokosem i zrobić z nich co? No, jak będziemy trzy kulki białe, to co będziemy mieć? Bombanka! Więc jest dużo różnych, bardzo prostych rzeczy, które możecie zrobić w kuchni i oczarować wszystkich takim oryginalnym prezentem gwiazdkowym.